Dziewica i jej pierwszy raz. No musimy o tym wspomnieć. Ogólnie, no dużo miałem, mam dziewic, nie chwaląc się oczywiście. Zacznijmy od początku. Spotykasz się z laską i tak dalej. No i się zaczyna z nią całować. No wiadomo, na początku może się nie przyznać. Miałem raz taką sytuację, że no nie powiedziała mi dziewczyna, że nigdy się nie stukała. Ja myślałem, gdzieś tam wtrąciła, że się pytałem, ile miałaś chłopaków. Ona, że kilku. No okej, to myślałem, że już jest ogarnięta w tych sprawach. No i któregoś razu gdzieś tam pojechałem w góry, stanąłem autkiem z fajnym widokiem, no i zaczynamy się całować i tak dalej. Później mówię, chodźmy na tył, chodźmy na tył, bo tu niewygodnie z przodu. No i tego. No i zacząłem ją już tak całować, mój język robił czary mary, że dziewczyna praktycznie odpłynęła. Oczy jej się zapaliły, jak po prostu dwie latarki. Już widziałem, że ona już po prostu już odpłynęła gdzieś na inną planetę. SpaceX, Mars. No i mówię, że nie mam gumy, kurde, szybko skoczę. Ona, nie, bo ja nigdy tego nie robiłam. Ja tak patrzę na nią. No dobra, no rozumiem. No to nie idę po gumki. No i tyle. Jeszcze się chwilkę całowaliśmy, no i przerwałem. Nie kontynuowałem tego. A dlaczego? No bo uważam, że pierwszy raz dziewczyny, no tak samo jak z wyznaniem miłości, no powinien być, no, w jakimś szczególnym miejscu. No ona będzie to miejsce pamiętała do końca życia, a gdzieś tam pierwszy raz na tylnym siedzeniu w BMW, to mogą nie być dobre wspomnienia, albo gdzieś tam w krzakach parku czy co. Jednak ja prowadzę i uważam, że no należy się dziewczynie przynajmniej jakiś tam pokój ze świecami czy co, chociaż coś takiego. No i teraz mówię, że najlepiej, jeśli jest taka akcja, to wstrzymać się na jeden, dwa, parę dni i powiedzmy nawet gdzieś pojechać. Szybko wynająć jakiś pokój nad morzem czy w górach. Że po prostu no, nie zapomniała tego do końca życia. Pamiętaj, że będziesz w jej głowie już do końca życia i zawsze będzie cię pamiętała. Więc wypadałoby, żeby to było w miarę fajne miejsce. Już nie mówię tutaj o jakichś płatkach róż czy coś, ale chociaż o fajne miejsce, z którym po prostu będą mi się kojarzyły pozytywne emocje. A jeśli nie masz hajsu ani nic na jakieś tam wynajęcie pokoju, czy pojechanie gdzieś tam w góry, czy nad morze, czy gdzieś tam do lasu, jakimś domku, no nawet fajną opcją jest namiot, no nie? To też jest takie, buduje fajne wspomnienia. No i jeśli mówię, nawet nie masz jakieś tam opcje, no to weź ją do siebie, do domu, posprzątaj, fajnie zmień pościel, no po prostu zrób klimacik, no nie? Czasem mówię, no nie było opcji, żeby gdzieś wyjechać czy coś, na przykład nie miałem jeszcze prawka czy coś, no ale chatę miałem, załóżmy, wolną, no to przygotowałem wszystko, jakąś tam kolacyjkę odwaliłem, jakieś wino, po prostu zapaliłem świecę, zjedliśmy, no i później w pokoju jakaś tam świeczka się paliła czy coś i no stworzyłem taki fajny nastrój. No i tyle. I właśnie o to chodzi, żebyś powstrzymał swój zapęd chociaż na kilka godzin czy coś, bo mówię, że dziewczyna później no będzie pamiętała ten pierwszy raz do końca życia, więc jeśli gdzieś tam na imprezie ją stukniesz w kiblu, no to będą złe wspomnienia i wiadomo, dziewczyny rozmawiają o tym, no i później wymieniają się, gdzie miały swój pierwszy raz, to mówię, zawsze, najczęściej większość dziewczyn ma albo u siebie w domu, albo u chłopaka, no nie, ale zazwyczaj no, jest to jakiś dom, no nie?
Więc jeśli nie masz pomysłu na jakieś fajne miejsce romantyczne, że tak powiem, jakiś pokój z widokiem na morze czy coś takiego, no to ogarnij chatę. Ewentualnie jak dziewczyna będzie miała, też dziewczyny organizują takie akcje, że gdzieś tam dziewczyna mieszka w domu, rodzice jadą gdzieś tam na jakieś wakacje czy coś, no i ona już sobie wszystko fajnie sama przygotuje, no nie? I tylko cię zaprosi, zjecie coś tam i też będzie szczęśliwa, no nie? Mówię, lepiej jest mieć takie miejsce niż gdzieś jakiś kibel w dyskotece czy krzaki w jakimś parku. Czy gdzieś tam na dworcu, czy coś, no to nie. Na pierwszy raz to musi być specjalne miejsce, w najgorszym przypadku pokój twój, gdzie dziewczyna będzie mogła poczuć się swobodnie, nikt wam nie przeszkodzi i tak dalej. No, a później to już możecie się stukać nawet w parku w nocy, szybkie numerki gdzieś w kinie. To już nie ma znaczenia, to już nawet później to już będzie podkręcało atmosferę, bo później już pokój czy co tam będzie nudne, więc po prostu już będziesz miał panienkę czy coś, to już będziesz ją stukał w różnych miejscach, żeby po prostu jakieś tam spełnić swoje fantazje. No, ale pierwszy raz to niech to będzie wyjątkowe miejsce, a na pewno dziewczyna zapamięta cię i na pewno będzie to dobrze wspominała, bo znam takie dziewczyny, które naprawdę z pierwszego razu nie są zadowolone i tu już nie chodzi o osobę, tylko o miejsce. No, wiadomo, że dziewczyna powie, że no, miejsce się nie liczy, tylko z jaką osobą. Tak, ale gdzieś tam, no, na jakiejś wiejskiej dyskotece, gdzieś tam za stodołą, gdzie krowy srają, no to też nie jest fajne, no nie? Musisz pamiętać, że dzięki tym rzeczom, tym detalom, o które ty dbasz, że wszystko jest z tobą takie wyjątkowe, sprawia to, że po pierwsze dziewczyna nigdy cię nie zostawi, a jak ją zostawisz, to będzie zawsze o tobie dobrze mówiła, będzie dozgonnie ci wdzięczna i zawsze, jak to się mówi, pozostawiaj dziewczynę lepszą. No i tyle. Powodzenia, trzymaj się.